Cześć, witajcie, z tej strony Łukas. Słuchajcie, w tym filmiku opowiem Wam trochę o tokenie Mantyl oraz dlaczego to jest teraz bardzo fajna okazja do airdropu na Bybit, Tutaj też dałem na Twitterze cały, jakby taką instrukcję, jak to zrobić. Ale w tym filmiku oprócz tego powiemy też sobie o tym, co to ten Mantyl jest, dlaczego w ogóle zmienia się z poprzedni nazwy, czyli Bitdao właśnie na mantel, czy będzie miał jakieś nowe funkcje, czy nie, o co chodzi z tym airdropem oraz o takim tutaj całym zamieszaniu, powiemy też sobie tutaj troszkę, spojrzymy na wskaźniki, gdzie było warto go kupić oraz czy tutaj teraz właśnie wychodzimy z tego trendu spadkowego na trend wzrostowy. Jak sobie spojrzymy teraz właśnie, jak się zbyło głośniej troszeczkę o tym tokenie, to w ciągu tak naprawdę jednego tygodnia cena wzrosła o prawie że 40%. Procent, także ciekawy odcinek się szykuje, myślę, tym bardziej, jeżeli tutaj sobie chcecie naprawdę darmowe pieniądze załapać, to myślę, że to jest dla Was jeszcze lepszy wybór, żeby mnie posłuchać. Więc słuchajcie, tak naprawdę, może nie przeciągając, zaczynajmy. Czym jest nasz mantyl? Bo mantyl to jest projekt, który ma na celu przewrócić świat kryptowalut do góry nogami gdzie mają takie wyniosłe, powiedzmy, opis. I coraz częściej mówimy, słuchajcie o tych projektach Layer 2 i uważam, że na nadchodzącą hossę będą one na pewno dobrym pomysłem, tak samo arbuzując to jest też token Layer tu i Mantle również jest tym jednym właśnie z projektów tej warstwy drugiej, dzięki czemu oprócz bardzo niskich kosztów transakcji zaoferuje nam bardzo dużą szybkość działania, tak? Co jeżeli sobie spojrzymy na to Bitdao, tak? Bo oni tam faktycznie się zamienili, w sensie zmienili nazwę, no i Bitdao jest, czy też był, nie you no... Know, Ciągle jest jedną z taką największych organizacji, powiedzmy, DeFi. I ten natywny token tego bita wspierany jest przez giełdę Bybit, która jest też jednym z liderów na rynku, jak pewnie wiecie, to jest taki token, powiedzmy, zarządzania bit DAO, czyli no właśnie głosowanie, służący do głosowania przez społeczność, tak? No i dlaczego o nim mówimy? No dlatego, że są właśnie ściśle tutaj powiązany z tym mantlem, ponieważ właśnie. Z tą siecią nastąpi fuzja jakby i wchłonięcie standardu BIP21 do nowej sieci Mantel. Tutaj właśnie szykuje się duża zmiana, ponieważ token MNT ma zastąpić istniejący już ekosystem b 21 oraz w przyszłości służyć do zarządzania tak, jak było z jego poprzednikiem, tak? Czyli ta aktualna wartość, jaka jest w puli projektu, to ponad 3,8 miliarda dolarów. Jest to naprawdę duża tutaj kwota, jeżeli chodzi o start. Póki co mamy jeszcze tutaj mało informacji na temat projektu, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie działo się tutaj z tym mantlem faktycznie bardzo dużo, tak, bo udział takiego Giganta, jak giełda Bybit, powoduje, że możliwości, jakimi dysponuje manty, są naprawdę tutaj ogromne. I tutaj nawet możemy spojrzeć na bardzo fajny wykres, jaki tutaj przygotował użytkownik DeFi Signed, przedstawiający, jak duże Treasury, BitDAO względem innych projektów DeFi ma tego typu. I tutaj faktycznie, no, te nagrody z Treasuries są na BitDAO największe. I to tak powiedzmy sobie, było słowem wstępu, tak? Ale pewnie dużo bardziej zastanawia Was fakt, jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak w ogóle ten airdrop uzyskać, to jak w ogóle. Działa ten nasz token MNT oraz jak działa Mantel? No bo Mantle jest przede wszystkim w pełni kompatybilne z siecią Ethereum i podobnie jak Arbitrum, wykorzystuje właśnie technologię Optimistic Rollup, czyli tam jakby rollapuje parę jakby transakcji, złączają w jedność, przez co one mogą się szybciej wysyłać. No i projekt został tam zaproponowany rok temu, a sieć testowa została uruchomiona 10 stycznia tego roku. I Mantle powstało, aby umożliwić hiper skalowalność sieci Ethereum, wykorzystując tą właśnie technologię Optimistic Rollup. Apps i zdecentralizowaną warstwę dostępności danych w celu zwiększenia wydajności, a wszystko to przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat i opóźnień. No i to budowanie z wykorzystaniem technologii Ethereum oznacza również, że mantel tutaj będzie oferowało niezrównane bezpieczeństwo, takie naprawdę już na wysokim poziomie, a wszystko to znanym dla użytkowników i program jest tu w środowisku EVG. M, czyli tam Ethereum Virtual Machine, czyli jakby na tym po prostu wszyscy tam programiści umieją już pracować. Oczywiście, już przejdźmy do tej najważniejszej części, czyli do właśnie airdropu, launchpadu, losowania, nawet nie wiem jak to nazwać. Mamy tutaj po prostu okazję zdobyć trochę tokenów MNT, tak naprawdę bez żadnego ryzyka. I tutaj, w zależności od poziomu naszego, jakby, konta VIP na samym BYBICie, tutaj to możemy uzyskać odpowiednie ilości tokenów względem właśnie tego, jakie tutaj te konto mamy. Tak, jak nie mamy vip tam będzie to 1000 MNT. Techów, jak mamy jedynkę albo dwójkę, dwa tysiące, no warto sobie tutaj po prostu sprawdzić, jak to działa, co nie. I oczywiście też trzeba być zweryfikowanym użytkownikiem giełdy, a jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, to zapraszam cię do siebie, bo tutaj u mnie masz w sumie dużo więcej bonusów niż tam, jacyś inni ludzie ci mogą dać, bo jakby sam na przykład zrezygnowałem z tego, że hej baby ja chcę mniej zarabiać, chcę dać dożywotni cashback 10% z twoich prowizji z na twoje konto, czyli po prostu jakby ja zarabiam mniej, ty masz większe zniżki właśnie, przez to, że jesteś u mnie. Masz też airdropy na 20 dolarów co miesiąc, masz też darmowy dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, gdzie tam naprawdę dzielimy się fajnymi sygnałami oraz też, co ważniejsze, masz dostęp do mnóstwa płatnych narzędzi za darmo, także my za nie płacimy i Cię je po prostu udostępniamy. Czy to jest Glassnode Tier 3, który tam kosztuje 10 koładolków za rok, czy to jest Highblock, który kosztuje 100 dolarów za miesiąc, czy to jest Kingfisher, no tu naprawdę masz dużo tych narzędzi, więc Ci je polecam. Oraz również masz dostęp do turniejów, w których też są fajne nagrody, na przykład, nie wiem, jakieś szampany, moedy, nawet 300 dolarów jakieś tam, więc to jest spoko, a jak masz już konto i chcesz je przenieść pode mnie, to jest taka możliwość, tutaj też znajdziesz w opisie formularz, wypełniasz go, dajesz swoje UID z giełdy, ono się znajduje koło maila, dajesz swojego maila z Bybit'a, tutaj to rozwiązujesz właśnie, dajesz tutaj prześlij i dzięki czemu tutaj mogą cię przepisać właśnie jakby pod moje konto, także to mi się wydaje, że jest całkiem Fajne. Idąc dalej, to udając się na stronę Bybita, znajdziemy tam informacje o nadchodzącym wydarzeniu, w którym każdy z Was może właśnie wziąć udział. I niestety w tym wypadku tutaj nie mamy pewności, że tokeny MNT otrzymamy, ponieważ jest to forma powiedzmy losowania, jednak pozbawiona jakiegokolwiek ryzyka. I aby wziąć w nim udział, to musimy oddać w depozyt 100 dolarów, które jakby otrzymujemy z powrotem po jego zakończeniu. Nie wiem, jak wy, ja na pewno wezmę w tym udział, a przez względne na to, kto tworzy ten projekt, myślę, że te otrzymane tokeny, jeżeli się uda być tym szczęśliwcem, no to podtrzymam przynajmniej jeszcze trochę. Na pewno też część sprzedam od razu na tej biedzie, jakby takie górce, bo na pewno będzie strzał w górę, potem znowu spadki i tak dalej. Jeszcze raz o tym wszystkim powiem, ale tak naprawdę, słuchajcie, no to daje się naprawdę tutaj fajnym tokenem, więc tak to naprawdę działa. Więc jak też tutaj pisałem na Twitterze, wszystkie osoby, które trzymają bit na Bybicie, otrzymają tokeny MNT w stosunku 1 do 1, a ich bity zostaną usunięte. I cała akcja będzie miała miejsce 17 lipca, czyli już za dwa tygodnie. Jednak istnieje też szansa, żeby właśnie dodatkowo na tym zarobić. Raz, że przez fazę publik, tak? Bo pomiędzy 12 a 17 lipca dostępna będzie subskrypcja i trzeba na to przeznaczyć 100 dolarów. To jest właśnie to tutaj, o czym przed chwilą Wam mówiłem. Także tak naprawdę dwie możliwości, tak? Albo trzymasz sobie swoje BITY DAO, czyli te stare tokeny na ByBicie i automatycznie ci je przekierują na mantle. Albo też masz tu właśnie skorzystać z tej tutaj subskrypcji, dać tutaj 100 dolarów i poprzez takie powiedzmy losowanie, być może że Właśnie tutaj otrzymasz swoje mantle. I tutaj też macie w filmie Wam przygotowałem, że tutaj faktycznie wzrost użytkowników Bybit'a ciągle, ciągle, ciągle tutaj sobie rośnie. To jest jego Twitter. Jakie są zalety? Projekt jest autorstwa największego DeFi'a, największej organizacji DeFi. Współpraca jedno z największych geł, czyli Bybit. Duża baza inwestorów, rosnące community. Można powiedzieć, że MNT odziedziczy dobrodziejstwa tokenu Bita. A te habita to były 3 dolary. Powiązanie inwestorzy, Tutaj widzicie, to myślę, że samo za siebie mówi, same duże nazwy, same du duże głowy. Listing będzie tego 17 lipca. No i co? Mamy tutaj ten airdrop, i tyle możemy tutaj otrzymać alokacji, jeżeli nie mamy VIP-a, albo jeżeli tu jesteśmy tym VIP-em, tak? Te VIPy to znaczy na tym bajcie to, że tam tradeujesz jakimś tam wolumenem już większym, przez co masz też jeszcze niższe prowizje, i tak dalej, i tak dalej. Ale tu już też sobie wszystko możecie u nich na stronie przeczytać. Póki co, z takich tu jeszcze fajnych informacji, póki co funkcjonuje testnet. Na Mantyl, który tutaj można dodać sobie do MetaMaska, jednak myślę, że bardziej przyda się on osobom, które planują już sobie tworzyć tam jakieś projekty na sieci, tak aby być tam gotowym na wdrożenie ich wraz ze startem mainnetu, aczkolwiek i tak fajnie, że tutaj takie coś faktycznie postawili, tak, więc, więc to jest spoko. Tutaj też możemy sobie zobaczyć tak naprawdę na ich stronie, że na sieci mantyl pojawia się coraz więcej projektów, a współpraca z jedną z tych największych giełd, tak, z Bybitem coraz tutaj widzę, że bardziej pomaga. Aktualnie tutaj możemy zobaczyć projekty z branży gamingu, z NFT, jest też również kilka projektów defiowych oraz Metaverse. Tak więc słuchajcie, tak naprawdę podsumowując to według mnie Mantle ma bardzo duże tutaj możliwości, ponieważ jest na ten moment już duże zaplecze inwestycyjne oraz wiele projektów, które wystartują na sieci. I też możemy spodziewać się, że Mantle będzie bardzo szybko się chciało rozwijać, tak samo jak było to w przypadku na BIT. I uważam, że jest naprawdę tej ciekawa propozycja do obserwowania tak naprawdę oraz, no bo tak naprawdę nie mamy nic do stracenia, a możemy tylko zyskać, więc według mnie, to i takie, że tak powiem, deale są tak naprawdę najlepsze. Tak więc polecam ci tutaj do tego przystąpić. Jak jeszcze nie masz kota na bajbicie, to możesz je tutaj do mnie jakby z mojego reflinka dać. Masz tutaj dużo więcej bonusów niż normalnie, bo to są jakby moje ekskluzywne bonusy, które ja mam tylko. Względem jakby tych osób, które tutaj chcą się albo kogoś innego zarejestrować, albo po prostu bezpośrednio z giełdy ByBit, więc nawet patrząc takim, powiedzmy, samolubnym okiem i tak Ci się opłaca ode mnie to zrobić, a jak już masz konto, to możesz je tutaj pode mnie przepisać. Słuchajcie, to wszystko w tym filmiku, zróbcie sobie to, no bo jakby szkoda, żebyście mieli nie zarobić, jak możecie zarobić i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki Wam za uwagę i cześć!